czwartek 6 października 2022 roku zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki. Rok akademicki, który dla Politechniki Opolskiej, wie, że pomimo tych trudności, będzie bardzo dobry. Co najważniejsze dla nas, to przede wszystkim to, że nasza społeczność studencka bardzo się rozwija, bo w tym roku odnotowaliśmy wzrost. W Politechnice Opolskiej będzie studiowało 5 tysięcy studentów na 26 różnych kierunkach kształcenia. Strzec godności akademickiej dobrego imienia Politechniki Opolskiej. Wybrałem informatykę na Politechnice Opolskiej, ponieważ Opole jest fajnym miastem, jest po prostu spokojne. Wiem, że taka atmosfera będzie sprzyjała moim studiom. Wybrałem Politechnikę z powodu fajnych kół naukowych, między innymi orkiestry, team beat na przykład u pana Smolczyka. Są takie po prostu ciekawe wybory, które czuję, że będą mnie rozwijać. Poza tym już jestem wciągnięty w pewne koło naukowe, dokładnie gram w orkiestrze z panem Przemysławem Ślusarczykiem. Wybrałam wzornictwo przemysłowe, dlatego że podoba mi się połączenie tych elementów czysto technicznych z elementami artystycznymi, bo jestem taką wrażliwą duszą. No więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać na zajęcia w połączeniu. Bardzo chciałem rozwijać swoje zainteresowania, dalej poszerzać swoją wiedzę oraz budować sieć kontaktów, która mam nadzieję w przyszłości się przyda. A więc w ramach doktoratu będę opracowywał system diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Chęć kształcenia się właśnie, poszerzania swoich kwalifikacji, motywacja, też głód tej wiedzy. No i sam temat mojej pracy jest też dość ciekawy, bo to jest rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w województwie opolskim, więc tutaj na naszym terenie województwa. Wybrałem kierunek sport i bezpieczeństwo. Wybrałem ten kierunek, ponieważ oferował coś, czego żaden inny kierunek, przynajmniej w tym momencie, kiedy patrzyłem na stronę rekrutacji różnych uczelni, nie oferował. Mianowicie zajęcia i praktyczne umiejętności, które będą potem niezbędne do pracy w wojskach specjalnych. Tym bardziej, że sam kierunek jest pod patronatem tychże sił.